Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, to jest patron i odcinek po masie rzeczy, która miała miejsce. No niestety, jak to zwykle bywa, coś się musiało sknocić, coś się musiało zepsuć. Nie straciliście dużo w gruncie rzeczy, jedyne co robiłem to ulepszałem te wszystkie domy, ale jednocześnie postawiłem jeszcze więzienie i odblokowaliśmy drugi sklep jubilerski, który wytwarza już teraz biżuterię oraz to co bardzo istotne, mamy właśnie już domy piętrowe, kamienne, zaizolowane, no ładnie wyglądają, ładnie, ale z takich gorszych informacji mamy niepokoje religijne i chłopy nam tu z widłami w ogóle stoją. Dlaczego? Ciężko mi powiedzieć. Generalnie nieznana mi przyczyna, dlatego tutaj kapliczek tyle stoi. Gdzieś jest jakiś rejon, w którym, o właśnie, na przykład tutaj, poziom religijności jest tak tragiczny, że ja nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób mógłbym to ewentualnie poprawić. Mógłbym, co prawda, na przykład zainwestować i postawić tu jeszcze jeden kościół, ale no nie oszukujmy się, dla kilku ludzi to ja nie będę kościoła całego stawiał. Jak chcą iść do kościoła, to niech idą kawałek dalej, a nie, że no, będą mi tu dyktować warunki, kurczę. Nie będę pod ich dyktando wszystko tutaj, kurczę, robił. Także tak to wygląda. Ten rejon zostawiam na razie tak jak jest. Co ma być, to będzie, najwyżej nas na widłach wyniosą. Bo jak możecie zobaczyć. O, czapkę elfa założył i myśli, że jest świetny, nie? Ten w ogóle z czapką Mikołaja lata. Ech, szkoda słów. W każdym razie, no, mamy problem właśnie z religijnością. Nieco zainwestowałem. Czemu tu nikogo nie ma? Przecież miał tu ktoś pracować. Wolę zabrać górnika, ale żeby przewoźnicy byli. Mamy 326 rezydentów w chwili obecnej, 26 pustych domów. Nieco, właśnie, z takich ciekawostek jeszcze, nieco rozszerzyłem naszą osadę o ten tutaj, że tak powiem, pasek domów. Postawiłem jeszcze jedną gospodę. Rozwinąłem nieco szkoły. Konkretnie mówiąc, rozwinąłem szkoły do... Czekaj, bo tu kościół, tu gospoda, tu więzienie. Gdzieś tu kiedyś była szkoła. Ty nie gadaj, że tu szkoły nie ma. Ale się zrobiło, porobiło. Ty, faktycznie, tu nie ma szkoły w ogóle. No to nieładnie. Jak do tego doszło w ogóle? Wiecie co, tak zrobimy. Ja wywalę stąd te cztery domy. Nie gadaj, że brakuje mieszkań, bo nie brakuje. Ale postawimy tu szkółkę. Co nam po tym, że my mamy kościoły i gospody, jak nie ma, kurczę, szkoły i edukacji? W ogóle jak do tego doszło? Bezpieczeństwo... Czekaj, zgarnizony dochodzą wieści o raban wokół gospód, robi się coraz bardziej nerwowy. Dowódca chce ich spacyfikować siłą, ale nie zrobi tego bez twojej zgody. Jaki jest twój werdykt? Nie możemy na to pozwolić. Wyślijcie strażników, żeby ich wszystkich usunęli, bez względu na koszty. Szczęście minus 5, ale bezpieczeństwo 5 do przodu. Dorośli mający zostać trwale spacyfikowani. Pobicie ich nie jest rozwiązaniem. Niech to będzie bardzo jasne dla dowódcy. Zamiast tego dajmy kaznodziejom małego pieniężnego kuksańca, aby naprowadzić ich na właściwą drogę. O, widzisz. Szczęście mamy na bardzo wysokim poziomie, także... A! Co tam? Dajmy tego kuksańca. No, w każdym razie, postawiłem tutaj jeszcze szkółkę. Postawiłem, postanowiłem rozwinąć te szkoły do 5. poziomu, dzięki czemu mamy tutaj więcej uczniów. Możemy ich tu upchnąć. Także takie rzeczy was ominęły. Dlaczego? No, tak jak wspomniałem, zawsze coś się musi zepsuć i niestety nagrało to totalnie bez mojego komentarza. Także, no cóż. Bywa niestety i tak. Nasilają się spory religijne. Cóż, co zrobisz, aż nic nie zrobisz. Swoją drogą w ogóle to jest ciekawe,
że mimo, że ta gra się rozgrywa, no jakby powiedzmy w czasach takiego średniowiecza, to kościoły nie edukują ludzi, nie wpływają na edukację. No, w tamtych czasach, z tego co wiem, no to... to kościół miał monopol na edukację, nie? Garnizon to nie opłaty za nieruchomości. Wdrożenie tej polityki zapewnia dochód w postaci monet za każdy kamienny dom. O proszę. No to pewnie. I papiernia. Właśnie, papiernia. Możemy postawić papiernię. Papiernia. Czego ty potrzebujesz? Skóra i dzięki temu produkujesz papieru 120 rocznie. Dobra, już idziemy w przemysł z tej strony, no to... to idźmy z tej strony. Jak to w ogóle wygląda? No węgiel, no właśnie, węgiel to jest też taki... no może nie tyle, że temat tabu, co po prostu, no kurczę, jest to coś, czego nam ciągle brakuje. Dawaj introligatornie od razu też. Non-stop jest problem właśnie z węglem. A drewna opałowego to w opór. No i narzędzia. Z narzędziami też był duży problem. Nawet bardzo. Dobra, produkuj proszę ciebie 150 tego na rok, na dobę. Tak czy na miesiąc? Na rok. I tkalnia, farbiarnia, czekaj, a mamy właśnie, pracownia krawiecka jeszcze jest. Dodajmy ją tu. Eleganckie ubrania, dzięki temu będziemy mogli tworzyć. Ukończono introligatornie. Tylko że zanim my pójdziemy w te introligatornie, to ja bym jednocześnie chciał kopalnia węgla. Chciałbym postawić jeszcze jedną kopalnię. I myślę nawet nad jeszcze jednym magazynem tutaj, w okolicy. Chociaż może. A, lepiej mieć niż nie mieć. Co my tu mamy? Panie, otrzymujemy informacje, niepokoje społeczne na kontynencie. Wybuchają zamieszki. Powinniśmy to zignorować, czy zainterweniować? Wyślij do króla wszystko, na co nas stać. Pozostańmy lojalni. Chłopi i robotnicy, lojalność. A lojalność to mamy na maksa tak naprawdę. Lojalność minus 5, imigracja minus 10, oczekiwani imigranci 7. Przygotuj wszystko na przyjęcie uchodźców, pewnie. Co chwilę nam tu marudzą, więc będą jak znalazł. Czekaj, tylko ja potrzebuję ten magazyn, jeszcze jeden, o właśnie. Widzę, znowu jest problem ze... pauzyczku. Znowu jest problem i to tutaj. Czemu tutaj cały czas? Tu niczego nie ma. I tu też nie. Zawsze tam jest ten problem z tymi szkodnikami. Dobra, wyślij tu kogoś do pracy. Szczerze mówiąc, to ja nawet nie wiem, czy tutaj... musi być ktoś wykształcony, czy nie? A powinno być napisane. Okej. Domów pustych 12. To kurczę, znowu trzeba będzie... rozbudować to nasze osiedle. W jakimś kurczę kierunku pójść.
Tutaj to, tutaj to. No tak, kurczę, powiem wam. No nie chcę budować od zera całego osiedla. Chyba, że czekaj, kościół, dobra, gospoda, tutaj łapy, to może wykorzystajmy to, że mamy tu więzienie, mamy cmentarz. Jakoś tutaj wybudujmy te domy, co? Tylko kościół na środku walniemy jeszcze. Dobra, kościół. No. Myślę, że tak to rozegramy. Tylko czekaj, jeszcze, wróć. No. Niech ten węgiel tam się wydobywa. Umachniemy dróżkę tak. Tę dróżkę stąd usuniemy. Kościół jest, to jeszcze szkołę jakąś trzeba postawić. Kołę gdzieś widziałem. Aha, no tak, gospodę jeszcze trzeba też postawić. Także postawmy sobie gospodę gdzieś tu. Dobra. No i ta szkoła nieszczęsna. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. Dobra, dokąd to sięga? No mniej więcej tu bym musiał. Czekaj, nie, nie, nie. Damy tak, ale z kolei tu pociągniemy to w ten sposób. Tutaj damy, powiedzmy, no szkurczę. Damy drogę tak. Dobra, niech będzie w ten sposób. Będziemy mogli zabudować cały ten teren. Tak to właśnie widzę. No, dobra, dawaj mi teraz tak. Na pewno studnie i na pewno strażnice. Dobra, jedna studnia, druga studnia, wieża strażnicza, nie, strażnica. Cyk, proszę bardzo. Okay. Co mi daje rozbudowa? Aha, religia plus jeden. No i oczywiście gospoda. Dobra, wszystko funkcjonuje. No to teraz, kurczę, trzeba jakoś te domy poukładać w jakiś taki sensowny sposób. Tak. Cyk. Ty patrz, jak na wymiar wszystko. Daj tu ochroniarza też. Jakieś dróżki, nie dróżki.
żeby te ludki w miarę się jakoś szybko mogły dostawać gdziekolwiek. Zwiększmy może jeszcze... Zwiększa szczęście w okolicy, no właśnie. O kurczę. Kiedy coś to na pewno zwiększy to szczęście, nie ma co. Dajmy dwa takie tu. To jest za duże. Mały dziedziniec. No faktycznie mały. A niech będzie. W czym mnie to przeszkadza? Okej. Okay. I teraz z tej strony by trzeba było jakoś to... Czekaj, zaizolujmy od razu te domy, żeby nie było później krzyczenia. Co by nie strajkowali, że ola Boga, panie, nie ma izolacji, jak tu żyć, premierze, jak żyć? Dobra. Mamy też tutaj, kurczę, coś do roboty jeszcze, tak na teraz? Katedra, właśnie, ty, katedrę możemy jeszcze postawić, o panie. Wtedy wywalimy w ogóle kościół. Albo cmentarz. Albo tutaj postawimy katedrę. Też jest opcja, jeżeli się zmieści, rzecz jasna. No ale dobra, wróćmy do tematu głównego, czyli do domów. No kurczę, prawie. Dajmy tak. Tak kurczę, nawet. Wydamy drogę tak, żeby... Aha, nie wciśniemy tam nic takiego. Coś tu ma? 3x3? No w życiu. 4x4. No i właśnie tu jest problem. Dobra, to usuńmy... Albo nie. Czekaj. Mam pomysł. Czy to cokolwiek... To nic nie daje w ogóle. A to już zwiększa szczęście w okolicy. Bez sensu. To wywal tę drogę stąd. Dajmy tak. I gdzie my to kurczę mamy teraz? Dobra, dajmy tak. Altanę tu, altanę tu. Czekaj, bo to za duże jest. Cyk, cyk. Ładnie budujcie, dziękuję. I wracamy do domków, tak? Kurczę, jak mierzone. Jak od linijki. Prawie. Cyk, 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 cyk. Dobra. Damy tak, to możemy sobie zniszczyć. To miała być taka linijka, a wyszło jak zawsze. Okej. Okay. Niech, no to teraz tutaj w te 3x3 coś by wypadało. Chwycisty ceglany mur, dobra, niech będzie. Aha, maksymalna długość 22.
Weź to jeszcze. Dobra. Izolacja, izolacja, panie kolego, izolacja. O, już zaczynają pracę, bardzo mi się to podoba. Dobra. No i co? No i jakoś to zaczyna wyglądać. Jak tu stoimy teraz? Czekaj, bo to introligatornie trzeba na pewno. Domu zdrowiciela, o. To już w ogóle się przyda. No ale dobra, introligatornia. Huta szkła, introligatornia, proszę ja ciebie. Cyk. Dla miłośników nowych książek. No spoko. Ty barwników nie zużywasz w ogóle, to jest ciekawe. Jak stoimy z tymi rzeczami? Tytoniu mamy w opór. Piwa nie ma w ogóle, what? Dlaczego nie ma piwa? Gdzie to? Jest produkcja cydru. Produkcja wina. A przepraszam. To my nigdzie nie produkujemy piwa? Nie, może. Tutaj też nie? Nie, no jest. Produkcja piwa, proszę bardzo. Może rozbudujmy. Aż dziwne. Doskonale. O, elegancka odzież. 190. Fajno, fajno. Hodowlę bydła. Gdzie my mamy hodowlę bydła? Czekaj. Eksterminacja szkodników, proszę ja ciebie. W trybie na już, na teraz. Dobra. Zacznij tworzyć książki. Ludzi mamy sporo, także nie ma się czym przejmować. Pokaż mi katedrę i ile ona zajmuje miejsca w ogóle. Domu zdrowiciela. No niestety, jak trzeba, to trzeba. Katedrę chyba damy gdzieś... tutaj. Chyba nie ma na to lepszego miejsca na teraz. Patrzę... O, tutaj. Będzie miało naprawdę przeogromny zasięg, także tutaj postawimy jedną katedrę. Gdzieś, kurczę, druga by się przydała. Tam są magazyny, to nie ma sensu. Jakbyśmy te domy usunęli stąd, to może. Najlepiej to by było cmentarz stąd wywalić. I restrukturyzację tego zrobić, ale no... Chyba, że tak jak w Grecji. Spalimy wszystko do gołej ziemi, a potem o, no to trzeba to zagospodarować jakoś, no halo. Wywalimy te dwa domy stąd. No, musisz się poświęcić w imię lepszego dobra, no co zrobisz? Dobra, cyk. Nie wiem, czy w takim wypadku kościoła by nie było dobrze usunąć. I gdzie tu katedrę zmieścić niby? No, no nie ma takiej możliwości nawet. Zostajemy przy kościołach tutaj z tej strony.
Dekoracja wnętrz, proszę. Ty płacz, ile ten pożera tego wszystkiego. Człowiek chciał dobrze, a tu proszę. Całe nasze zapasy pożera. Katedra nam zjada 120 książek. 380 produkujemy, nie jest źle. Ech, no masakracja jakaś, no. Dobra, co lecimy dalej? Domu zdrowiciela mamy, także spoko. Zwiększa oddziaływanie kościoła, jeżeli pokrywa się zasięgiem oddziaływania katedry lub innego kościoła. O. My tego nawet... Nie, u nas to się nie ten... Jeżeli sąsiaduje z chatą zielarza. Nie, to już chyba dalej nawet nie ma sensu iść w tym kierunku. Ale jak najbardziej uniwersytet by się przydał. Także zrobimy tak. Domu zdrowiciela, proszę ja ciebie. No dobra, ci będą zdrowsi po prostu. No i tutaj by się jeszcze przydało, nie? O, chyba znalazłem fajne miejsce na to. No i... Kurczę, nie wiem, tu? No myślę, że to jest dobry pomysł. Dobrze, dobra, tu poprowadzimy to w ten sposób, tutaj w ten. Do więzienia w ogóle nie było tu podejścia, też fajnie. Ilu jest osadzonych? Tam nie jest napisane, szkoda. Kocioł, proszę ja ciebie, produkcja plus 15, konserwacja minus 15. Kościół i państwo. Wdrożenie tej polityki zwiększa oddziaływanie kościołów i katedr o 30%. O, widzisz. No i to chyba trzeba będzie włączyć, bo ci ludzie to nas tam zjedzą. O, ty, patrz! Skończył się problem z religijnością. Niesamowite. Ha, podatki. Jest mało prawdopodobne, że twoi ludzie odlubią podatki, ale przynajmniej postaraj się uczynić je znośnymi. Urodziło się nowe dziecko, Alan. Nie wiedziałem, że to można sprawdzać w ten sposób. Czekaj, bo gdzieś tu w jakiś magiczny, szalony sposób ja sprawdziłem sobie statystyki. No dobra, to zróbmy może tak. No nie no, usuń to wszystko. No i musimy jakoś to kurczę ogarnąć, czekaj. Wydajność kościoła plus 30. Niestety. Niech będzie nauka w domu. Towary niezbędne. Podstawowa konserwacja minus 10. No, tu już niczego nie weźmiemy, kurczę. Towary konstrukcyjne plus 10. Monety za chłopa i robotnika. Podatki chłopi minus 5, minus 5. Minus pół właściwie, no ale wiecie o co chodzi.
Niezbędna konserwacja. Jeszcze jeden punkcik. Dobra, to nie będzie to. Towary konstrukcyjne. Ja mam nadzieję, że się poprawi sytuacja finansowa naszych chłopów. Niemniej jednak, moi drodzy, myślę, że to jest doskonały wręcz moment na to, ażeby zakończyć ten odcinek i usłyszeć się już w kolejnym. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avrys. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej.